Początek spotkania MG MZKS Kozienice, Jeziorak i Ława. Nasza drużyna tradycyjnie w żółto-zielonych kostiumach. Jeziorak tym razem na biało. Do tej pory Jeziorak w 6 spotkaniach zgromadził 8 punktów. Nasza drużyna zaledwie 3. Przypomnę zwycięstwo nad Pelikanem Ełowicz. Liczyliśmy w tym spotkaniu na dobry wynik, ale jak się okaże, nie było to zbyt łatwe. Bardzo dobra interwencja Roberta Stawiarskiego, mocny strzał Zawadzkiego, ale na posterunku naszej ekipy w rewanżu kontra naszych zawodników i tu z kolei dobra obrona bramkarza gości. Nasi zawodnicy często atakowali, jednak im bliżej bramki, tym akcjom brakło szybkości. Tu z kolei kontra Jezioraka, tam Daniel Wesołowski, dośrodkowanie, jeszcze nie koniec akcji, ale już wychodzimy z kontrem. Edward Czapkarski, Dariusz Misztal. Ładnie zapowiada się ta akcja, ponownie Misztal, ponownie Czaplarski, dobre dogranie, ale tam niestety nie doszedł do piłki Grzegorz Seremak. Takich dogodnych sytuacji mieliśmy sporo w tym spotkaniu, jednak zawodziła skuteczność i nie było wykończenia akcji. Tu popisowej roli Edward Czaplarski, dobry zwód, dobry strzał, ale minimalnie obok słupka. I ponownie nasi zawodnicy w ataku, ale kończy się tylko na sytuacjach bramkowych. I ponownie nasza drużyna za wszelką cenę chce zdobyć bramkę, ale same chęci, sama ambicja to doprawdy za mało. Zespół poważnie osłabiony w stosunku do ubiegłego sezonu. Niemniej jednak stara się walczyć bardzo, bardzo ambitnie. Tu bardzo ładna akcja naszej drużyny. Dariusz Misztal, ale niestety tam z prawej strony nikt nie zamyka skrzydła i piłka opuszcza boisko. I kolejna szarża żółto-zielonych. Doskonały strzał, ale świetna interwencja bramkarza. To chyba była najlepsza sytuacja w pierwszej połowie na zdobycie bramki. I tu ponownie obrońcy gości ratują się, wybijając piłkę na rzut rożny. Jeziorak bronił się bardzo mądrze i często kontratował. I koniec pierwszej połowy spotkania, zakończonej wynikiem bezbramkowym. A to już fragmenty drugiej części. Edward Czaplarski, rzut wolny. W podobnej pozycji zdobył bramkę w ubiegłym meczu, ale niestety nie powtórzył tego wyczynu. A tu już rzut wolny dla gości. Paweł Zawadzki, jeszcze przy piłce goście, jeszcze jeden zwód, drugi zwód, teraz będzie dośrodkowanie w pole karne, tam piłka odbija się naszego obrońcy i kapitalne wyjście czarnoskórego Nigeryjczyka Dominika Ike, który świetnym strzałem z lewej nogi, z woleja, wprost pod poprzeczką umieszcza piłkę i niestety przegrywamy 1-0. Jeziorak, szczerze mówiąc, specjalnie nic nie pokazał na boisku w Kozienicach. O, to bardzo dobra akcja skrzydłowego zespołu z Iławy. Niestety niecelne podanie, niestety dla, oczywiście dla przeciwników. I skończę pierwszą myśl. Jeziorak nic specjalnego w końcach nie pokazał. Niemniej jednak grał bardzo konsekwentnie, bardzo przytomnie i widać było to ogranie trzecioligowe, które w zupełności wystarczyło do pokonania naszego zespołu. Jeszcze zrywają się nasi zawodnicy do ataku. Jeszcze Wszędobylski, Edward Czaplarski. No i tu kapitalna sytuacja, no proszę Państwa. Pozyskany z Radomiaka Artur Dochojda dosłownie z 4 metrów nie potrafi umieścić piłki w siatce. No gdy się nie wykorzystuje takich sytuacji, trudno marzyć o zwycięstwie.
jeszcze nasi awodnicy, to końcowe fragmenty spotkania, nasi załotnicy rzucili się do generalnego szturmu, ale niestety, drodzy Państwo, tym razem nie udało się zdobyć bramki. Wrócę jeszcze do tej świetnej pozycji dla Hojdy, ale trudno się dziwić, jak ten zawodnik nie mógł strzelić do bramki. Odległość około 4 metrów, sytuacja wymarzona, a tu takie pudło. I jedna już z ostatnich akcji tego meczu, który niestety zakończył się naszą porażką, kolejną porażką w trzeciej lidze, 0-1.